Przystępujemy do kolejnego pytania, które zadawać będą posłowie Ryszard Zawadzki i Leszek Blanik z Platformy Obywatelskiej, a pytanie postawione zostało w sprawie nadania honorowego tytułu profesora oświaty. Jako pierwszy pytać będzie pan poseł Ryszard Zawadzki. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Nowelizacja Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 roku wprowadziła oprócz stopni awansu zawodowego również nową instytucję, tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł profesora oświaty, jak to podkreślono w artykule 9 i ustęp 1 Karty Nauczyciela, ma charakter wyłącznie honorowy. Prestiżowy tytuł honorowego profesora oświaty nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek kapituły do spraw profesorów oświaty w ostatnim czasie wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród nauczycieli. Wydaje się, iż jest to efekt spełnienia przez coraz większą grupę nauczycieli dyplomowanych kryterium formalnego. Minimum 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany. Oczywiście wchodzi w zakres również kryterium merytoryczne. Należy w najbliższych latach brać pod uwagę fakt, że coraz większa ilość wniosków składanych będzie do organów nadzoru pedagogicznego. Wiele dyskusji rodzi etap pierwszy weryfikacji wniosków przez dyrektorów szkół, czy też organ prowadzący w zakresie merytorycznym. Wiemy, nie jest łatwo uzyskać tytuł, skoro kapituła przyznała go w latach 2008-2010 corocznie zaledwie 10 nauczycielom. A więc graniczna liczba nominacji jest zatem kategorią tajemną, tak to określę. W związku z powyższym chciałbym zadać panu ministrowi następujące pytania. Ile wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty zostało złożonych w zeszłym roku w organach nadzoru? Ile one przesłały do kapituły oraz ile z tych wniosków rozpoznano pozytywnie przez kapitułę? I drugie, czy środowisko nauczycielskie nie zabiega o zliberalizowanie warunków uzyskania wyżej wymienionego tytułu honorowego, mając na uwadze statystyki związane z ilością składanych wniosków o nadanie tytułu profesora oświaty w stosunku do tych pozytywnie rozpoznanych? I ostatnie pytanie. Nauczyciel, który otrzyma ten zaszczytny tytuł, otrzymuje również gratyfikację finansową, 6 pensji. Chciałbym zapytać, kto płaci, przekazuje środki? Organ, który przyznaje tytuł, czy też organ prowadzący ze swojego budżetu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i o udzielenie odpowiedzi proszę pana ministra Przemysława Krzyżanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, odpowiadając na pytanie dotyczące nadawania przez ministra edukacji narodowej tytułu honorowego profesora oświaty, warto przypomnieć o aktach prawnych, które regulują przyznanie tego zaszczytnego. Nie ma co ukrywać tytułu w gronie nauczycieli, a przypomnę, że to grono bardzo liczne, 560-tysięczne na terenie naszego kraju. Tak jak pan poseł mówił, reguluje tę kwestię artykuł 9, dokładnie artykuł 9 i ustęp 1 ustawy Karta Nauczyciela, który przede wszystkim podaje wymogi, które musi spełnić ten nauczyciel, który może być zgłoszony do kapituły, która rozpoznaje wnioski na tytuł honorowy profesora oświaty. Oczywiście jest to 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 lat jako nauczyciel dyplomowany oraz oczywiście znaczący i uznany dorobek zawodowy. Na wniosek kapituły do spraw profesorów oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ów tytuł honorowy. Natomiast szczegółowe kwestie, które są związane ze sposobem powoływania i odwoływania części członków kapituły, tryb jej pracy i sposobu także administracyjno-biurowych procedowania określa
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie kapituły do spraw profesorów oświaty. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje członków kapituły, co ważne, spośród osób, które są uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dają przede wszystkim rękojmię prawidłowego wykonywania zadań kapituły. Zgłaszane te osoby są przez organy nadzoru pedagogicznego, organy prowadzące szkoły i placówki, także związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz organizacje pozarządowe, których statutową działalnością jest działalność oświatowa. Obecny skład kapituły został powołany zarządzeniem nr 15 ministra edukacji narodowej z dnia 29 maja 2013 roku i w skład tej kapituły wchodzą przede wszystkim przewodniczący kapituły pan profesor dr habilitowany inżynier Edmund Witbrod. Wiceprzewodniczącym kapituły jest pan dr Jacek Stańko. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kapituła proceduje w czasie swoich posiedzeń i co dla kapituły jest, myślę, najważniejszym przed przyznaniem honorowego tytułu profesora oświaty, o tym mówi paragraf 6 ustęp 1 rozporządzenia, które wcześniej cytowałem. Brane pod uwagę tu są przede wszystkim w ramach jakości pracy, którą prowadzi nauczyciel z uczniami, osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami także niepełnosprawnymi i myślę, co najważniejsze, z uczniami także zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Brane są także pod uwagę wyniki uczniów, nauczyciela uzyskiwane na sprawdzianach, które są przeprowadzane na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum, także egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz osiągnięcia uczniów, nauczycieli uzyskiwane w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach. Jeżeli chodzi o procedurę tegoroczną, o którą pan poseł pyta, w tym roku, w roku szkolnym 2013-2014 do kapituły zostały zgłoszone 85 wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Oczywiście są to te wnioski, które już trafiły bezpośrednio z organów nadzoru pedagogicznego, czyli z kuratoriów oświaty i można się spodziewać, że tych wniosków, jeżeli chodzi o złożenie ich poprzez poszczególne szkoły, placówki, organy prowadzące już do organów nadzoru pedagogicznego, czyli do odpowiedniego kuratora oświaty, było wielokrotnie więcej. Mogła to być grupa około co najmniej 500 osób. W dniu 18 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie kapituły i członkowie kapituły po wcześniejszym indywidualnym zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami zgłosili 20 kandydatur do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, które uzyskały akceptację ministra edukacji narodowej. Nadanie tego tytułu także ma rangę szczególną. Te 20 osób zostało zaproszonych 14 października 2013 roku, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, w Dniu Nauczyciela. I w czasie tych uroczystości, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, te tytuły zostały wręczone. W 2008 roku minister edukacji narodowej po raz pierwszy nadał tytuły honorowe profesora oświaty. Nadano wówczas 10 takich tytułów. W latach kolejnych, w roku 2009 było także 10 tytułów honorowego profesora oświaty, w 2010 13, w 2011 było to 20, w 2012 także 20 i w roku 2013 także 20 tytułów honorowego profesora oświaty. Do chwili obecnej minister edukacji narodowej nadał 93 tytuły honorowe profesora oświaty. Oczywiście wiąże się to z gratyfikacją finansową. Jest to gratyfikacja, którą wypłaca organ prowadzący. My zaproponowaliśmy zmianę w karcie nauczyciela. Zmiana, która jest zaproponowana w tej materii, przekazuje tą odpowiedzialność i przygotowanie środków finansowych, które są wypłacane profesorom oświaty, do kompetencji ministra edukacji narodowej. W związku z tym po przyjęciu tej poprawki w ustawie Karta Nauczyciela minister edukacji narodowej będzie planował odpowiednie środki na to, by wypłacić tą gratyfikację. Ta gratyfikacja związana z otrzymaniem honorowego tytułu profesora oświaty to jest gratyfikacja rzędu 18-19 tysięcy złotych jednorazowo, brutto, co myślę w przypadku nauczycieli jest znaczną kwotą, patrząc na zarobki tej grupy zawodowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę o dodatkowe pytanie teraz kolejnego posła, pana posła Leszka Blanika. Dziękuję panie marszałku. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i chciałem jednocześnie zadać kilka kolejnych pytań. Czy w przyszłości ministerstwo zamierza podjąć kroki mające na celu wprowadzenie profesora oświaty jako czwartego stopnia w awansie pionowy nauczycieli, tak by nie był to już tytuł honorowy, a jego uzyskanie było kolejnym etapem drogi awansu stanowiącym ukoronowanie zawodu nauczyciela? Drugie pytanie. Czy ministerstwo rozważa zmianę regulaminu w zakresie składania wniosków do organu nadzoru pedagogicznego, na przykład w kilku terminach? Kolejne pytanie. Kto może kierować wnioski do kuratora oświaty o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty? Jak to wygląda w praktyce? Kto ich kieruje najwięcej? I ostatnie pytanie. Panie ministrze, czy dyrektor szkoły lub organ prowadzący, jak wyda opinię negatywną, czy istnieje formuła odwoławcza, czy ten wniosek i tak nauczyciel wnioskodawca ma prawo złożyć do organu nadzoru? Dziękuję bardzo. Panie marszałku, jeszcze bym chciał dodać jedno pytanie. Czy tylko czynni nauczyciele mogą występować z wnioskami? Dziękuję bardzo. Dziękuję i ponownie pan minister Krzyżanowski. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o plany Ministerstwa Edukacji Narodowej, to Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia takiej ścieżki, by nadawanie tytułu honorowego profesora oświaty było kolejnym stopniem awansu zawodowego. Dzisiaj mamy 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Jest to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. I patrząc na procedurę przyznawania tej gratyfikacji finansowej i tego tytułu, wymogi regulaminowe, wymogi, które są określone w pracach kapituły, świadczą o tym, że jest to tytuł nadawany w szczególnych okolicznościach i jak sami słyszeliśmy, grupa niecałych 100 osób, które na terenie naszego kraju w przeciągu 6 lat otrzymała ten tytuł, świadczy o tym, że jest to rzeczywiście elitarne wyróżnienie. Także odpowiadając na pytanie, czy ministerstwo planuje, nie, ministerstwo nie będzie planowało wprowadzenia, z tego względu, że sama procedura awansu zawodowego nauczyciela jest procedurą z sensu stricte administracyjną, a tutaj jest zupełnie inny charakter. Jeżeli chodzi o wnioskowanie, oczywiście wnioskować o ten tytuł mogą i powinni dyrektorzy szkół. Dyrektorzy szkół wnioskują do kuratorów. Tam następuje ta procedura tak zwanego pierwszego przesiewu i ewentualnego poparcia takiego wniosku i przedstawienia go wysokiej kapitule ministra edukacji narodowej o przyznanie takiego tytułu. Można też zastanowić się nad liczbą. To jest słuszna uwaga pana posła, że rzeczywiście coraz więcej osób już spełnia te wymogi, czyli 20 lat stażu, w tym 10 lat jako nauczyciel dyplomowany i na pewno grupa tych nauczycieli będzie się zwiększała. W związku z tym, że minister edukacji narodowej zgodnie z propozycjami, które przedstawiliśmy w karcie nauczyciela, ma przejąć na finansowanie gratyfikacje finansowe, można się zastanowić także na tym, czy ta grupa nie powinna być oczywiście większa, bo w tym roku, w ubiegłym i 2 lata temu przyznaliśmy po 20 takich tytułów. Zapewne w roku 2015-16 można by było tą grupę poszerzyć, co oczywiście wiąże się z zaangażowaniem konkretnych środków, które musiały być przyznane do budżetu ministra edukacji narodowej. Dzisiaj jest to kwota około 400 tysięcy złotych, którą corocznie wypłaca się na gratyfikacje finansowe związane z profesorem oświaty, także myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie i też pewnie minister edukacji narodowej będzie wnioskował o to, by ta pula była poszerzona, by większą grupę znakomitych nauczycieli uhonorować tym bardzo szczególnym tytułem profesora oświaty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie ministrze.